Gdzie jest Iris? Spokojnie, uśpiłam jej świadomość. Nie będzie nic pamiętać. Czego chcesz? Bawiła mnie ta cała szopka. Przypomniało mi się dobre czasy, ale wiem, że to nie o mnie walczyliście i trochę mnie to zasmuciło. Azyl. Azyl się nie ruszy, póki mu nie pozwolę. Iris nie ma pojęcia, ale przy użyciu prostych i stanowczych rozkazów w naszym języku zrobi, co zechce. To ma być groźba? Dajcie mi się zabawić. Ne transgedarias. Azyl, podejdź do mnie. Nie próbuj się opierać. Ambulare ad deluvit. Widzisz? To nie takie straszne. Tego właśnie chciałeś. Diablo. Deinumea. Iris? Witam, Ontmortem. Co się stało? Zemdlałaś. Jak? Dlaczego? Twoje emocje wybuchły. Za dużo wrażeń. Co on tu robi? On chce pomóc. Niech robi ten wywar, czy co tam chce. Nie chcę od niego niczego więcej. Wynoś się! Iris. Wynoś się! Hej, hej, spokojnie, on rozumie. Spójrz na mnie. Quitely. Wcale jej się nie dziwię. Teraz ty będziesz mnie kopać? Tak, bo jesteś idiotą. Dziewczyna się stara jak może. Kocha cię dalej, czubku. Wie, kim jest i nie jest wasza miłość wskazana, ale w przeciwieństwie do ciebie, ona ma nadzieję. Znasz nasze prawo. Pochodzimy z piekła. Ona jest zbyt słaba. Słaba? Zło pochłania materiał, jakbyś zamoczyła go w czarnej wodzie. Dobro jest silne wtedy, gdy zdoła oświetlić całą ciemność. Iris chciała dla mnie iść do piekła, nie rozumiesz tego? Przekonaj ją, że możecie żyć inaczej. Nie da się żyć inaczej, Ari. Nie mogę wejść do Oblivionu. Iris jest następczynią tronu tego świata. A ja jestem demonem, generałem legionów, który czyni najwięcej zła. Sama wiesz, że to się nie uda. Iris pokłada nadzieję, nawet na to, że możesz się zmienić. Mnie nie da się zmienić. Widzisz? To dowód na to, że patrzysz tylko na siebie, nie na nią. To ty jesteś słaby, bo wiesz, że na nią nie zasługujesz, więc zrób tak, żebyś zasłużył. Sam chciałeś Bożego przebaczenia, a i tak uciekasz przed tym wszystkim. Ona cię doszczętnie znienawidzi. Zapomnij, a ty? Też o niej wtedy zapomnisz? Miłość dla demona jest bardzo rzadka. W końcu po tak dużym czasie, od początku istnienia świata, znalazłeś prawdziwą, jedyną miłość. Teraz chcesz ją puścić? Naprawdę? Zastanów się. Dalej nie odpuszczasz? Przynajmniej wywar cię osłabił. Gdybyś wypiła drugi, byłoby to dla ciebie już bolesne. Obcykany w tych tematach? Lubię uczyć się nowych rzeczy. Jak na Anubisa wiem dużo. Ares cię zdradził. Skąd o tym wiesz? Może i jestem tylko chowańcem mojej pani, ale to nie znaczy, że nie mogę pomagać innym. Na pewno muszę być posłuszny Iris i stawiać ją na pierwszym miejscu. Wiesz, lojalność jak pies. Mam wrażenie, że nie bardzo ci to odpowiada. Nie, nic do tego nie mam. To miało być metafora. Iris zyskała przyjaciół, ale moja pani nie będzie do końca szczęśliwa, jeśli jej przyjaciele będą cierpieć. Staram się dowiedzieć o was więcej, bym mógł pomyśleć nad rozwiązaniem waszych problemów. Naprawdę ci się chce? Iris jest dla mnie na pierwszym miejscu. Mi nie musisz pomagać, odpuść sobie. Zabawna jesteś. Rozumiem, że jesteś zraniona, ale nie odtrącaj innych. Nie wpieprzaj się w moje życie. To ty tworzysz blokadę. Nie spowiadasz się innym, nie mówisz nic. Jesteś wiecznie radosna, więc kto pomyśli, że jest coś nie tak? Arioch już wie, pokazałaś mu swoją smutną twarz. Innym również pokazałam swój smutek. Ale to nie ty byłaś jego łącznikiem, rozumiesz?
Wiem, że Ares cię zranił. Liczyłaś na to, że ty też będziesz miała kogoś, kto będzie cię chronił. Kto poświęci własne życie dla ciebie. Rozumiem cię. Możesz płakać, niczego złego nie chciałaś. Basta, przestań. Na pewno znajdzie się ktoś, kto wykorzysta swoje dobro dla ciebie. To niemożliwe. Kto by pokochał wariatkę? Wszyscy szaleni są dużo warci. Nie lubię czekać. To boli. Co myślisz o Diablo Iris? Ich miłości? Jest zakazana. Ale wiem, że oni siebie chcą, ale nie mogą. Wiem, że Diablo łamał dla Iris prawo, a ona mimo tych zakazów stara się. To słodkie. Zazdroszczę im trochę. Rozie też. To poświęcenie, jak bardzo cenne musi być życie tej osoby. Cenniejsze od własnego życia. Ty też lubisz naginać zasady? Czasami. Czy teraz chcesz kogoś zabić? Nie. To znaczy... Aresa. I Alkali. Amanda tak powiedziała? Najwyraźniej dalej was pamięta. Dlaczego Iris nie chce jej jeszcze z siebie wygonić? Nie wiem. Może Amanda coś jej obiecała? Niby co? Nie można jej ufać. Iris jest przekonana, że musi być jakieś rozwiązanie, więc pewnie godzi się na wszystko. Myślisz, że Amanda chce coś w zamian? Bezinteresownie by jej nie pomagała. Nie wiem. Ty i Ronwa znacie ją dłużej. Czego ona by chciała? Jeśli to byłoby coś związanego z nami, Iris by to powiedziała. Iris? Nie. Amanda. Owszem. Witaj. Ile to już lat? 1200? Czego chcesz? Tego, co ty. Wrócić do dawnego życia. Jest mi dobrze, jak jest. Serio? Dobrze się czujesz z tym, gdy Roza całuje spaloną mordkę? Pewnie nie może tego znieść. Boi się ciebie. Jesteś dla niej potworem. Nieprawda. Nic nie wiesz. Oj, wiem dosyć sporo. Myślisz, że co Roza może sobie myśleć, gdy cię widzi? Ona mnie kocha. Wierzysz w to? Powiedziała mi to. Jak romantycznie. A co jeśli to z litości? Powiedz, czemu wybrała Ariocha? To nie twoja sprawa. Czemu? On ją katował, był zbyt surowy dla niej. O mało jej nie zgwałcił. Nie pohamował się przed demonicznym popędem. Traktował ją jak rzecz. Chciał mieć ją tylko dla siebie. Wybrała jego. Dlaczego nie ciebie? Pomagałeś jej, wspierałeś, ratowałeś, opłakiwałeś, dałeś jej naszyjnik, by ją chronił. A co dał Arioch? Nie próbuj nas skłócić. Oj, ty dalej nie rozumiesz. Roza cię nie kocha. Jesteś dla niej gorszy niż Arioch. A przecież mogła być z tobą i odczarować tą piękną twarzyczkę. Zamknij się. Nic o nas nie wiesz. Wprost przeciwnie. Ja wiem wszystko. Byłam jak powietrze. Obserwowałam was. Niestety nie mogłam przestać istnieć. Coś nie chciałabym odeszła. Zabawne. Najbardziej ty przykułeś moją uwagę. Biedny, samotny Ronwe. Nie kpij ze mnie. Wynoś się z mojej głowy. Iris wciąż tu jest. Nie jestem tylko snem. Naprawdę tu jestem. Iris posiada moc, dzięki której może odwiedzać innych w snach. Ale cicho, Sza. Nikt nie może wiedzieć. Jeśli komuś powiesz, zabiję dziewczynę. I sama przejmę szafir pamięci. To jak? Jesteś okropna. Tak o mnie pokochałeś. Nawet nie byłeś w stanie mnie zabić. Musiała zrobić to na Sari za ciebie. Dalej coś do mnie czujesz. Jedynie, co do ciebie czuję, to nienawiść. Chęć zabicia cię. Powinieneś to zrobić już dawno. I zrobisz to, ale najpierw... Contarium mutat. Witaj, straszne sny. Nirvana? Co tu robisz? Chciałam sprawdzić, jak się miewasz. Skąd wiedziałaś?
Zlokalizowałam cię. Ty pamiętasz wszystko? Nas? Tak, moja pamięć została przywrócona. Zraniłeś mnie tym. Chciałem tego uniknąć. Nie udało ci się. Zraniłeś wielu. Więc czemu tu jesteś? Żal mi cię. Bardzo mi jest ciebie żal. Kiedy odzyskałam pamięć, śledziłam twoje losy. No i na co ci to było? Chcę ci pomóc. Jak? Nic nie pomożesz. Mam wszystko, czego chcę. Żal ci serce toczy. Nie rozumiesz? Mam już wszystko gdzieś. Nie obchodzi mnie ani ty, ani nikt inny. O czym ty mówisz? Powróciłem do swojego dawnego stanu. Czasy, gdy nie znała mnie Roza. Ty, nawet Amanda. Czekaj, co? Zmieniłeś osobowość? Nie ja. W sumie chyba wieszę komuś przysługę. Co? Komu? Lepiej idź do domu. Nigdzie nie idę, dopóki mi nie wyjaśnisz. Wynoś się, nim cię zabiję! Nie! Ronwe! Czekaj, wolniej, co? Jak się zatrzasnęły? Nie możesz ich rozwalić? Dobra, zaraz będziemy. Co się dzieje? Ronwe zatrzasnął się z Nirwaną w jego pokoju. John mówił, że zablokował drzwi barierą. Zaraz się pozabijają. Niedługo z Rozą wrócimy. Słyszałam jakieś krzyki na korytarzach. Co się stało? Komplikacje. Wiesz, demony to same problemy. Myślisz tak też o sobie? Oczywiście. Jestem chaosem. Mogę zniszczyć świat. Mówisz to z takim spokojem? Do pewnych rzeczy trzeba się przyzwyczaić. Pogodzić się z sytuacją. Zaakceptować samego siebie. To twoje uczynki świadczą o tym, jaka jesteś. W jakiej działasz sprawie. Nie jestem dobrą osobą. Co ty mówisz? Zamordowałam własną matkę i całą sztachetę mafii. Miałaś powody. Sami chcieli cię zabić, a twoja matka cię zdradziła. Dante mówił, że należy wszystkich miłować. Poszukać w nich dobra. Tamci mieli swoje życie, marzenia. W głębi może byli przerażeni. A ja im te życie odebrałam. To nie twoja wina. Moje ręce to uczyniły, Azyl. Może nie zdaję sobie sprawy, jak musisz przez to przechodzić, ale z czasem to minie. Za bardzo długi czas. Ja w swoim istnieniu zabiłem wielu. Nie zliczę. Potem każda żywa istota była dla mnie niczym mrówka. Nie przejmowałem się tym, że ją zdepczę. To było dla mnie normalne. Było? Bo ktoś mi nauczył, że należy szukać w innych dobro. Lubię uczuć. Ciekawe doświadczenie. Nie wszystkie demony to miały. Dlaczego? Nie dlatego, że było tego mało, ale dlatego, że się boją. Demony boją się dobrych uczuć, boją się kochać. Wiedzą, że to pozostawia ze sobą wielkie szkody i cierpienie. Ale wasza ekipa miała Rubin. Bo my się nie baliśmy. Byliśmy tego ciekawi, choć spotkało nas wiele złego. To dalej nie rezygnujemy, bo to piękne uczucie. Czytałaś Biblię? Tak. Lucyfer został wygnany z niebios za sprzeciwienie się Bogu. Ale wersja jest niepełna. Odszedł z niebios za miłość. Miłość do kobiety, która mogła go zaprowadzić na koniec świata. Kochał jak zwierzę, bezwzględnie. Przeczy to ideom boskim. Całując grzech. Nieważne kto kim był, nieważne czy uczucie było zakazane. Pocałunek grzechu niesie to ze sobą konsekwencje. Azyl. Dzięki za wszystko.